Siemaneczko, z tej strony luźny Lukaszero, witam was w Gothiku 1. I co, i dalej kontynuujemy tą przygodę. Przygodę życia. Dobra, teraz tak. Obóz przemytników. A, to teraz muszę do tego obozu iść znowu. Żeby nam tą rudę im oddać. Rudę i... Teraz wiecie, że będą... Może jakieś mięso zdobędę? Lepiej się zawsze... Dobra, teraz w tą stronę. No, jeszcze dla chłopaków mięso może zdobędę. Chodź no tu! Ty bestio! Jedna bestia mniej! No i mam 40 sztuk. Dobrze, że tą kolonię znam jak własną kieszeń. Ale ten dodatek nigdy tak do końca nie przeszedłem, nie? Nigdy, jakoś... Czemu te wilki chodzą tak w bandach? No dobra, nieważne. Jak już się trochę tak... uzbroję. Tak, głupie drzewo. Nawet nie wiem, czy do tych przemytników to można dołączyć, czy nie. Nawet nigdy nie próbowałem. Boże, ile to wilków jest. O kurde. No, jakbym się nauczył tych skór, tego wszystkiego, to tutaj by było, no... O, nie, w tą stronę, w tą... Jakoś się przedostałem. Znalazłem twoje zguby. To gdzie oni są? Wąchają kwiaty od spodu. O kur...
Mów, co się stało? Nie wiem, co się stało. Znalazłem tylko ich ciała. Chyba po prostu mieli pecha. Niech to szlak trafi. Obszukałeś ciała? Ba, to zrobiłem na samym początku. I co, mieli przy sobie rudę? Teraz powiedzieć albo nie, albo nano mieli. No to cała ruda z transportu. Dawaj to, idź powiedz Tangorowi, że nazwem nasz towar. Jak to ty? Przecież... Zamknij się, chłopasiu, bo ci zaraz buźkę przypasuję. Ciesz się, że żyjesz. Teraz spadaj, mam ważniejsze czy na głowie. O, żeż ty. O, żeż ty. O, żeż ty kopany. Akurat. Nie, to nie to. Mam mięso dla ciebie. Spraw, czy jest tyle, ile powinno. Wierzę ci na słowo, chłopcze. Bardzo dobrze. Zasłużyłeś na nagrodę. Teraz przynieś mi 20. Jeżeli nie potrafisz oprawiać zwierząt, to znajdź ci jakiegoś myśliwego. Edan jest w tym całkiem dobry. Dobra. Aha, czyli tak jakbym mógł do nich, kurde, chyba dołączyć w takim razie. To tak wygląda. Dziwna sprawa. Dlaczego marnotrawisz mój cenny czas, chłoptasiu? Myślałem... Gówno mnie obchodzi, to też chodzi ci po głowie. Jeżeli otwierasz dziób w mojej obecności, to albo masz bardzo ważki powód, albo jesteś skończonym kretynem. Słyszałem, że to ty tutaj dowodzisz i chciałem... Posłuchaj mnie, gnojku. Mam dzisiaj dzień dobroci dla błaznów, więc tym razem nie obiję ci pytka. Ale jeżeli jeszcze raz będziesz mi przeszkadzał bez powodu, to nabiję twój pusty łeb na maszt tego cholernego wraku. A teraz spadaj i ciesz się życiem. Aha. Ładny obraz. No dobra. O, przywitajmy się z puszkiem okruszkiem. Puszek okruszek. Ile ja mam? Ile on... No nie, to jest ten kowal. Nie wiem, dobra. Teraz pójdziemy do obozu na bagnie. No mam trochę tych kas. Czy jakoś przebijemy? Tutaj są dziki. O kurde. A!
Boże, cały zwierzyniec się za mną zleciał. Nie chciałbym zostać czyimś pasztetem. Jedna bestia mniej. Aha. Dobra, teraz tu. O kurde, o kurde, o kurde, od pleców, od pleców, od pleców! O nie! A! A, chce mnie pogryźć! Możesz ty skubańcu. No nie wierzę. A zapiszę sobie. I ono tu. Ono tu. A! Ryżóweczki troszeczkę. A nie, to jest ryż. To jest ryżóweczka. Dobra. No ta to już mi dużo brakuje. Nasienie czerwonego buka. Buka. Co to daje? A, do many w ogóle. Nieźle. Napój, zwój i żądło krwiopijcy. Uzdrowienie i telekineza. Dobra, jesteśmy już w obozie na bagnie. Witaj, nieznajomy. Stąpasz po świętej ziemi.
jesteś w obozie Bractwa Śniącego. Co cię tu sprowadza? Jestem tu nowy. Chciałbym się rozejrzeć trochę po waszym obozie. Zatem wejdź. Będziesz tu mile widzianym gościem. Tylko staraj się przestrzegać naszych zasad. W obozie są miejsca, do których obcy nie mają wstępu. Potrzebuję jakiegoś pancerza. Musiałbyś zasłużyć sobie na zbroję świątynnej straży, taką jak ta, którą noszę. Ale na początek wystarczy ci szata nowicjusza. Lepszy ryc niż nic. Oczywiście nie otrzymasz jej za darmo. Zapewne masz rację. 500 bryłek. Tak. A to jest nasz przyjaciel Lester. Kim jesteś? Nazywam się Lester. Zajmuję się naszymi nowymi gośćmi. Masz szczęście, że nie odezwałeś się do Baal Namiba. Obcym nie wolno rozmawiać z guru. Ale ja muszę porozmawiać z twoim mistrzem. Nie próbuj. Gwarantuję ci, że potrafię udzielić ci wszystkich potrzebnych informacji. Opowiedz mi o waszym obozie. A co chcesz wiedzieć? Co możesz mi powiedzieć o bagiennym zielu? Cóż, ziele rośnie wyłącznie na bagnach. Zanim da się je palić, trzeba je odpowiednio przetworzyć. Tym właśnie zajmują się nowicjusze. Ziele ma działanie relaksujące i uspokajające. Dzięki niemu można osiągnąć stan umysłu pozwalający na nawiązanie kontaktu ze śniącym. Część zebranego ziela wymieniamy ze starym obozem. Tam też pozyskujemy nowych członków bractwa. Wielu z nich dołącza do nas tylko ze względu na ziele, ale przynajmniej pomagają nam w pracy. Co możesz mi powiedzieć o śniącym? Śniący to boska istota, która zsyła nam wizje objawiające jego wolę. W każdym razie zsyła je guru. Modlimy się do niego, bo obiecał zwrócić nam wolność. I wierzycie mu? Hej, jestem w tej kolonii od 2 lat. Wiesz, jak długie mogą się wydawać 2 lata w więzieniu? Nie wyobrażasz sobie, w co byłbym w stanie uwierzyć, byle tylko wydostać się z tego przeklętego miejsca. Opowiedz mi o tutejszych kastach. Najwyższą kastę stanowią guru. To ich ciało Dobra. Niech śniący macie w swojej opiece. Potrzebny mi jest kowal. Tak długo jak mnie. Lepiej się do tego nie mieszać. Kiedyś takie sprawy załatwiały się inaczej. Lepiej się do tego nie mieszać. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Tak długo jak mnie to nie do... Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Czekaj. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Kowal. Siema. Cześć, jestem tu nowy i chciałbym poznać lepiej wasz obóz. Zatem trafiłeś nie tam, gdzie trzeba. Odkąd strażnicy świątyni rozpoczęli przygotowania do walki, pracujemy dniem i nocą. Nie mam wiele czasu na pogawędki, więc nie zawracaj mi głowy, jeśli nie chcesz niczego kupić. Chciałbym coś kupić. To świetnie. W dzisiejszych czasach się skończyło. Na nikim nie można polegać. Ot co? Właśnie nie wiem, czy to chyba nigdy nie też dość tej paplaniny. Będzie jako brane pod uwagę? W ogóle nie wiem, skąd mam tą zbroję, nie? Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. To się chyba nigdy nie zmieni. Mam już dość tej podróży. Wiedziałem, że będą kłopoty. Zawsze to samo się chyba nigdy nie zmieni. Czekaj, lepiej się w nic nie przegadać. I tyle były grudy. Pogadajmy lepiej o czymś innym. To się chyba nigdy takie sprawy nie załatwiało się inaczej. Hmm.
Mam już dość tej paplaniny. Jeśli myślisz, że... Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. To się już więcej nie powtórzy. To się już więcej nie powtórzy. Mam już dość tej paplaniny. Dobra. To się chyba nie mam tu 15, ale... Kurde, nie mogę tu znaleźć... Strażnik, dobra, szewc. To mnie nauczy. To nie mój problem. To nie mój problem. No bo niby mam, nie? Dobra. Teraz powrót znowu tam do tych kolesi. To nie mój problem. To się chyba... Myślałem, jeśli że chciałbym, że... już dawno temu. To nie mój problem. Kiedyś takie sprawy... Lepiej się do tego... Trzeba iść. Co za krzak? Patrz, kolejny. Jezus, po tym lesie to będzie tu ciężko chodzić. Zwłaszcza, że ja jestem słaby, jak nie? No. Cierwo jady. Tutaj jest jakiś chyba obóz nawet. To jest rzeczywiście jakiś obóz. O kurde. Oj, oj, oj. Kim jesteś? Orkiem, który zażarło jednym owcy za dużo.
A na kogo wyglądam, buraku? Jestem najemnikiem, ale chwilowo pracuję na własną rękę. Rozumiem, że nie przepadasz za obcymi. Szczególnie za takimi, którzy wstawiają swój nohal tam, gdzie nie powinni. Zdaje się, że zrozumiałem aluzję. To może dłużej pożyjesz, pasterzłowie. A teraz zmiataj stąd, bo mogę przy kopnięciu pomylić twoją żyć z mordą. To nie byłoby takie łatwe, najemniku. Raczej wątpię, świński żyj. A teraz odejdź, zanim przyjdzie mi ochota na szlachtowanie prościaków. Okej. W ogóle to jest jakiś obóz. Skrzypek, okej. No proszę, świeże mięsko. Chcesz walczyć na arenie? Może. Raczej marne masz szanse na przetrwanie chociaż jednego ciosu. No ale to twoje życie. W każdym razie, ja na twoje miejsce najpierw nabrałbym więcej doświadczenia. Walka daje wojownikom jedyne spełnienie. Czy walki można obstawić? No proszę. Kolejny gnojek wyniuchał możliwość zarobku. Takich jak ty było tu już wielu i żaden nie przetrwał nawet pierwszej walki. Nie rozumiem. To akurat rzuca się w oczy. Tutaj walczą tylko najlepsi, a stawką jest szacunek i coś jeszcze. Na arenie liczy się tylko odwaga, siła i dobra stawa. To wszystko, co tutaj możesz wygrać. Możesz też wygrać śmierć z ręki lepszego od siebie. Czyli nie walczycie dla korzyści. Robicie to tylko, aby udowodnić sobie i innym, że jesteście najlepsi. W końcu załapałeś. Mniej więcej, ale jest coś jeszcze. Co takiego? Starożytna legenda zapisana na kamiennej płycie głosi, że ten, kto pokona wszystkich wojowników, otrzyma wspaniałą nagrodę. A co to za nagroda? Nie mam zielonego pojęcia. Wciąż czekamy na piątego zawodnika. Tak zostało zapisane na kamiennej tablicy. A kto jest z tych czterech najlepszy? Trudno powiedzieć, ale chyba ork o cholernie trudnym do wymówienia imieniu. Jest potwornie silny i strasznie szybko macha tym swoim toporzyskiem. Może po prostu nie pojawił się jeszcze nikt, kto mógłby mu ten topór wsadzić w odpowiednie miejsce. Może masz rację, chłopcze. Może to właśnie ty jesteś tym wybrańcą. Kto wie? Ale najpierw musisz dowieść swojej wartości. Jeżeli chcesz walczyć na arenie, musisz wyzwać któregoś z wojowników. Najsłabszy jest psycho i to od niego powinieneś zacząć. A ty nie walczysz? Nie, ja tylko obserwuję prawdziwych mistrzów. Kto wie, może kiedyś okaże się godny tego, aby stanąć naprzeciw któregoś z nich na długość miecza. Kto wie? Dobrze, pogadam z tym psycho. Aha, zapomniałem o najważniejszym. Na arenie walczy się do końca. Na śmierć i życie. Raczej na śmierć, jeśli o ciebie chodzi. Ale zawsze możesz spróbować przeżyć. Nikt ci tego nie zabroni. Dobra. Co tu robisz? Słowa to tylko natrętne owady, które rozgniata moim wielkim butem. Na pewno. Czyli jesteś wojownikiem, tak? Jestem mieczem sprawiedliwości. Jestem głosem w twojej głowie, który mówi, że nadszedł już czas na śmierć. Twojego bełkotu i zbroi wnoszę, że jesteś jednym z tych psychopatów mieszkających na bagnach. Nie. Oni są słabi, słuchają podszeptu krwiożerczego demona. Kiedyś zabiję ich wszystkich. To świetnie. Chyba palisz za dużo ziela. Zielony dym rozjaśnia umysł i zabija strach. Słowa to robale. Podobno walczysz na arenie. Walczę i zabijam. Mój miecz to moje życie. Moje życie to walka. Moja walka to szaleństwo. Przestań już chrzanić. Wyzywam cię, ps. W końcu zamieniłeś robaki na star. To prowadź, wojownik. O kurde, ale się wpakowałem. Nie no, ja z gościu nie mam szansy. Chowaj broń. Masz szczęście. Wyciągaj żelastwo, zanim posiekam cię na kawałeczki. Oho. Ma już dość. O nie. Dobra, niech sobie tam stoi. Jezu. Oni naprawdę walczą na śmierć i życie. Znaczy nie bardziej na śmierć. To jest ten... A tu?
A, to jest ten. A, czyli ja przez ten obóz muszę przejść. Aha, rozumiem. Tu dodali taki obóz. No dobra. Fajnie, że te niektóre miejsca puste na tej mapie zostały wypełnione przez ten dodatek. Czyli nic mi to nie da ogólnie. Znajdzie jakieś dla mnie zadanie, na pewno jakieś zadanie dla mnie znajdzie. Zabiłem przecież. Dobra. Witam, jestem tu nowy i... Gówno mnie obchodzi, co tu robisz i kim jesteś. Skoro tak, to ja już sobie pójdę. Nie tak szybko. Jak już jesteś, to mam dla ciebie pewne zadanko. Sprawa jest dość delikatna, a ja nie chcę, żeby któryś z chłopaków się o tym dowiedział. Nadążasz? Na razie tak. To dobrze. Ty chcesz pogadać z Hangorem, a ja chcę coś odzyskać. Ty pomożesz mi, a ja w zamian pogadam z Hangorem. W porządku. Co mam zrobić? Ja też wolę konkrety. Odnajdziesz Gilberta, to kopacz ze starego obozu. Ten gnojek wisi mi kasę za pewną przysługę. Mm-hmm. Odbierzesz od niego moją należność. 500 bryłek. Ale zrób to po cichu. Nie chcę mieć na głowie bandy strażników. I tak te szmaty ze starego obozu za nami nie przepadają. Dobra. Zobaczę, co da się zrobić. Bez rudy nie wracaj. A teraz spadaj, bo muszę ostrzyć te pieprzone miecze. Cześć.
No dobra. W tym momencie będę kończył odcinek, więc trzymajcie się i do następnego. Siemano!